I przechodzimy do innej tematyki. Znowu półprzewodników. To będzie referat poświęcony półprzewodnikom ferromagnetycznym, o ich nadziejach, własnościach i wyzwaniach, i referuje doktor Maciej Sawicki. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Chciałem bardzo podziękować na początku mojego wystąpienia za oczywiście zaproszenie mnie i możliwość podzielenia się z państwem wynikami prac i badań i wnioskami z nich płynącymi, które są prowadzone w środowiskowym laboratorium badań kryogenicznych i spintronicznych przy Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Natomiast chciałbym podkreślić, że uzyskanie tych wyników i wniosków nie byłoby możliwe przez bardzo szerokiej i daleko zakrojonej współpracy międzynarodowej z wieloma bardzo ważnymi ośrodkami, a także dzięki, no to trzeba powiedzieć, hojnemu, może nie jest to najlepsze słowo, ale odpowiednio wysokiemu stopniowi finansowania, ponieważ mamy do czynienia no swego rodzaju torowaniem drogi, bardzo jest ważne, bardzo ważne są pomiary charakteryzacyjne i potrzebna jest droga, często skomplikowana aparatura. Plan mojego wystąpienia jest taki, że po przedstawieniu motywacji krótkiego rysu historycznego naszych badań opowiem, spróbuję państwu przedstawić, w jaki sposób staramy się sprzęgać jony magnetyczne w półprzewodnikach i jakiego rodzaju kryteria użyteczności stosujemy przy wyborze tak otrzymywanych materiałów. Następnie opowiem o własnościach stanu ferromagnetycznego, będę mówił o temperaturze Curie, o anizotropii magnetycznej oraz o czymś, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem, o możliwości reorientacji kierunku namagnesowania występującego w tych materiałach. Na samym końcu przedstawię możliwości dalszego wzrostu temperatury krytycznej, gdyż na obecnym etapie nie jest ona jeszcze wystarczająco wysoka oraz zakończę podsumowaniem. Dzisiaj będę mówił głównie o półprzewodnikach ferromagnetycznych, które są typu P i wśród nich większość uwagi poświęcę materiałowi arsenkowi galu z manganem. Potwierdzenie ważności spintroniki, ja myślę, że również lista referatów zaproszonych na tym zjeździe jakoś oddaje ważność tej tematyki. Również to potwierdzenie miało miejsce ostatnio poprzez przyznanie bardzo prestiżowej nagrody dla trójki naukowców Davida Ashwaloma z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, profesora Tomasza Dietla. Mieliśmy przyjemność słuchania jego referatu dzisiaj rano i profesora Hideo Ono z Tohoku University w Sendai w Japonii za coś, co tu mamy tekst oryginalny po angielsku, co pozwolę sobie w locie przetłumaczyć jako przeprowadzenie pionierskich badań nad strukturami półprzewodnikowymi ferromagnetycznymi, nad opracowaniem metod kontroli, uporządkowania i koherencji spinów w nośnikach ładunku. To pozwoliło utorować drogę w powstaniu czegoś, co obecnie może być nazywane półprzewodnikową elektroniką spinową albo w skrócie spintroniką. Do tego celu oczywiście potrzebne są odpowiednie materiały i oczywiście półprzewodniki magnetyczne już istnieją, dobrze o tym wiemy. Natomiast no, jest pewien problem, mianowicie większość z nich są to albo izolatory, albo mamy dominującym oddziaływaniem jest krótkozasięgowa antyferromagnetyczna nadwymiana. Również możemy mieć materiały ferromagnetyczne, w którym będziemy mieli oddziaływania ferromagnetyczne. Niestety ze względu na stopień tak jakby całkowitego uporządkowania i mimo tego, że materiały te wykazują bardzo interesujące własności, na przykład kolosalny magnetoopór w okolicy przejścia krytycznego, w zasadzie wydaje się, że nie jesteśmy w stanie dokonać znaczącej poprawy chociażby temperatury krytycznej i w zasadzie zainteresowanie tymi materiałami jest nieobserwowane. Natomiast z drugiej strony wiemy i zostały już opracowane kilkadziesiąt lat temu, istnieje klasa materiałów, które my w Polsce nazywamy półprzewodniki magnetyczne. Na świecie są znane jako rozcieńczone magnetyki czy rozcieńczone półprzewodniki magnetyczne, w których idea z grubsza polega
na tym, że tworzymy swego rodzaju hybrydę półprzewodnika z magnetykiem w ten sposób, że częściowo kationy zostają zastąpione przez odpowiednie jony magnetyczne, które wnoszą do układu moment magnetyczny. I materiały takie są znane dla grup 2,6, 4,6, dla 3,5 również, dla grup 4,6. Ja myślę, że na tym forum bardzo ważne jest wspomnieć, że sama idea powstania tego typu związków powstała w Polsce w końcu lat 70. To jest oryginalna reprodukcja z pracy profesora Gałązki, który zapostulował, zauważył, że biorąc na przykład taką kombinację, mamy gal, arsen i mangan. Arsenek galu jest półprzewodnikiem, arsenek manganu jest magnetykiem. Dlaczego więc nie połączyć tych dwóch materiałów razem? Oczywiście pomysł nie polega na zwykłym połączeniu, na przykład na napyleniu jednego materiału na drugi. Chodzi o takie połączenie tych dwóch typów materiałów, żeby uzyskać sprzężenie własności półprzewodnikowych i magnetycznych, a przez to, żeby powstały zupełnie nowe własności fizyczne. Oczywiście łatwo było to zaproponować, znacznie trudniej było to zrobić, dlatego że natura w pewnym sensie stoi nam na przeszkodzie i nie jesteśmy w stanie w dowolnych proporcjach mieszać dowolnych materiałów. Tym niemniej okazuje się, że na przykład materiałów 2,6, które historycznie były na początku najintensywniej badane, rozpuszczalność na przykład manganu była względnie wysoka, natomiast była niska lub bardzo niska dla pozostałych grup materiałów. Duży, szybki rozwój nad półprzewodnikami półmagnetycznymi nastąpił mniej więcej pod koniec lat 80., gdy zostały opanowane tak zwane techniki nierównowagowe, na przykład różne techniki epitaksjalne, które pozwoliły wprowadzać jony magnetyczne do matrycy półprzewodnikowej w znacznie szerszych granicach, niż było to możliwe technikami równowagowymi. No więc mamy półprzewodnik, wprowadzamy do jego jony magnetyczne. Teraz pytanie, w jaki sposób możemy uzyskać informacje na temat jego własności magnetycznych. Wydaje się, że najlepszą informacją dostarczy nam dyfrakcja neutronowa, ponieważ niesie informacje nie tylko o strukturze krystalicznej, ale również o strukturze magnetycznej. Natomiast nie na każdym materiale i nie w każdych warunkach można tego typu pomiary wykonywać, więc my szeroko stosujemy pomiary magnetyczne. To jest przykład teoretyczny wyniku, który byśmy oczekiwali, więc powyżej temperatury krytycznej powinniśmy oczekiwać rozbieżności podatności magnetycznej zgodnie z prawem Kiedy-Weissa, więc jeśli wykreślimy odwrotność podatności funkcji temperatury, odwrotność podatności powinna zanikać w temperaturze uporządkowania się do fazy ferromagnetycznej. Poniżej tej temperatury powinniśmy obserwować powstanie spontanicznego namagnesowania. Jest to taki idealny przykład, do którego byśmy dążyli, taki materiał byłby nam bardzo potrzebny. No niestety okazało się, właśnie to było na początku badań, że półprzewodniki półmagnetyczne były, owszem, w wysokich temperaturach były paramagnetykami, czyli odwrotność podatności zanikała, tak jak na poprzednim rysunku. Niestety dominującym oddziaływaniem pomiędzy tymi jonami magnetycznymi, w tym przypadku manganem, tu mamy selenek kadm z manganem, miała znak antyferromagnetyczny. Temperatura Kiedy-Weissa miała znak ujemny i efekt ten miał miejsce w bardzo szerokim przedziale koncentracji, powiedzmy od 1 do 10%. Tak więc wydawało się, że znaczy na początku oczywiście efekt był niewielki. Istnienie tych oddziaływań antyferromagnetycznych i w zasadzie brak sprzężenia ferromagnetycznego powodowało, że w przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego układy te nie wykazywały spontanicznego namagnesowania. Owszem, można je było namagnesować, można było uporządkować jony magnetyczne, ale do tego było wymagane silne zewnętrzne pole, jak również bardzo niska temperatura. No więc okazuje się, że ponieważ w półprzewodnikach możemy jeszcze sterować własnościami półprzewodnikowymi, na przykład koncentracją nośników, można zaprząc nośniki do efektywnego sprzęgania jonów magnetycznych. No więc wszyscy wiemy, że w przypadku obecności pola zewnętrznego następuje rozszczepienie stanów elektronowych, a w
efekcie obniżenie ich energii. Jeżeli teraz mamy, wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia nie z pojedynczymi stanami, na przykład z całym pasmem, to w obecności pola magnetycznego pasmo takie rozszczepia się. Rozszczepia się na dwa podpasma spinowe i następuje redystrybucja nośników pomiędzy tymi dwoma podpasmami i de facto następuje obniżenie ich energii. Jest to stan w zasadzie porządkowany. No, wiemy, że natura dąży do przyjęcia stanu o najniższej energii. I oczywiście takie efekty można obserwować, przekładając silne pole zewnętrzne. Natomiast w przełącznikach pomagnetycznych istnieje dodatkowa możliwość, to jest istnienie oddziaływania wymiennego pomiędzy stanami pasmowymi, czy ogólnie stanami elektronowymi, a zlokalizowanymi stanami magnetycznymi. I tych oddziaływań to oczywiście troszkę zależy od symetrii funkcji falowych, które opisują poszczególne stany. Tu mamy taki schematyczny przykład struktury pasmowej, to jest pasmo przewodnictwa, które ma symetrię typu S, pasmo walencyjne, symetrię typu P. W przypadku manganu mamy 5 elektronów zlokalizowanych na powłoce D, więc mamy funkcje falowe o symetrii typu D. I teraz, ponieważ nie ma hybrydyzacji pomiędzy tymi dwoma układami, oddziaływanie wymiany pomiędzy elektronami, które mogą się znajdować w pasmie przewodnictwa, a tymi elektronami magnetycznymi, jest taką typową wymianą bezpośrednią wynikającą z zasady Pauliego antysymetryczności funkcji falowej. Natomiast jest ona relatywnie słaba, w każdym razie słabsza od wymiany z elektronami znajdującymi się w paśmie walencyjnym, gdyż tutaj symetria udozwala już hybrydyzację tych dwóch podsystemów i mamy do czynienia z znacznie efektywniejszą wymianą, tak zwaną wymianą kinetyczną. Teraz oczywiście w zasadzie poprawnie należałoby mówić o oddziaływaniu stanów pasmowych z poszczególnymi jonami, które siedzą gdzieś przypadkowo w sieci. Natomiast okazuje się, i to założenie działa bardzo dobrze i powiedziałbym zadziwiająco dobrze w szerokim zakresie parametrów, którymi mamy do czynienia w praktyce, czy w naszych materiałach, że możemy opisać to rozszczepienie, czy sparametryzować wynik tego oddziaływania poprzez termodynamiczną wartość średniego namagnesowania tych wszystkich jonów magnetycznych. I efektem tego jest, że obecność tych stanów magnetycznych, stanów zlokalizowanych, prowadzi do rozszczepienia stanów pasmowych, których wielkość rozszczepienia oczywiście jest proporcjonalna do stałej, która opisuje siłę tego oddziaływania. Tu byłaby alfa, tu będzie parametr beta, zaraz powiem o ich liczbach. I jest ona jednocześnie proporcjonalna do namagnesowania tych jonów, która, jak już mówiłem, może być funkcją temperatury i pola magnetycznego. Wielkości tych stałych oddziaływania wyznaczamy, najłatwiej jest w zasadzie wyznaczyć metodami optycznymi, mierząc energię poszczególnych przejść. I tutaj mamy schematyczne narysowanie rozszczepienia stanów pasma walencyjnego, stanów pasma przewodnictwa. Następują przejścia i teraz w zależności od skrętności światła przejścia będą następowały pomiędzy poszczególnymi poziomami, tym rządzą reguły wyboru. I na przykład tu mamy wyniki odbicia i widzimy strukturę odpowiadającą odpowiednim przejściom. Jeśli teraz wykreślimy funkcji i tu uwaga, nie pola magnetycznego, tylko namagnesowania, wielkość tego rozszczepienia, to na przykład tu mamy selenek cynku z manganem, próbek o różnym składzie od 1% do 10% w różnych temperaturach. Widzimy, że te wszystkie wyniki układają się bardzo ładnie na jednej prostej, co pokazuje rzeczywiście, że rozszczepienie jest proporcjonalne do namagnesowania. I wielkość z tych wyników można oszacować wielkości całej wymiany, które okazują się być, tak jak mówiłem, znacznie słabsze dla pasma przewodnictwa. Jest rzędu pięciokrotnie słabsza co do modułu od sprzężenia z pasmem walencyjnym. To sprzężenie powoduje, że mamy dramatyczne wręcz wzmocnienie efektu zewnętrznego pola magnetycznego. To jest przykład takiego pomiaru, w której mierzymy wielkość tego rozszczepienia spektroskopią, tak zwaną ramanowską, pochłanianie światła z odwróceniem spinu i możemy wykreślać wielkość tego rozszczepienia w funkcji pola magnetycznego i wielkość tego rozszczepienia w niskich temperaturach, to jest ćwierć Kelwina, ćwierć stopnia Kelwina, odpowiada efektywnemu G-czynnikowi rzędu 500. Jest to wielkość naprawdę kolosalna. Jakie to ma znaczenie? Mianowicie ma takie znaczenie, że możemy teraz sobie wyobrazić, że jeżeli mamy w naszym sieci półprzewodnikowej jony magnetyczne, które normalnie w nieobecności pola magnetycznego są nieuporządkowane, to
jakoś zmierzona czy wyznaczona, policzona średnia wartość namagnesowania wynosi 0. Natomiast jeśli umieścimy w jakimś miejscu nośnik, to jest, tak sobie wyobrażamy, funkcję falową elektronu czy dziury, powiedzmy, to jest promień Bohra, to następuje, na skutek oddziaływania wymiennego, następuje polaryzacja, częściowa polaryzacja tych spinów, która z jednej strony rozszczepia stan elektronowy, więc jest to efekt pożądany, ponieważ ten nośnik obniża swoją energię. Z drugiej strony zostaje wytworzona lokalne namagnesowanie i to nawet w polu równym zero, w nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego. I takie efekty są rzeczywiście obserwowane. To mamy wyniki dla telurku kadmowo-manganowego. To jest wynik podatności samego materiału bez obecności nośników, bez obecności tych struktur związanych, którym nazywamy związanymi polarami magnetycznymi. Tutaj mamy człon, który został wyekstrahowany, został eksperymentalnie odpowiadający temu właśnie istnieniu tego spontanicznego namagnesowania wewnątrz orbit borowskich, wywołanych z jednej strony istnieniem oddziaływania wymiennego, czyli istnieniem tych związanych polaronów magnetycznych. Problem z polaronami magnetycznymi jest taki, że po pierwsze one znikają w fazie uporządkowanej, albo jak przełożymy pole magnetyczne, jak również zasięg tej korelacji jest bardzo mały. Mówimy z grubsza o promieniu Bohra. Jest to wielkość bardzo mała. Więc dla układów, czy dla półśrodników, które mają bardzo mało elektronów, bardzo mało nośników, w zasadzie możemy mówić o takich lokalnych zgęszczeniach namagnesowania, które w zasadzie jedno o drugim nic nie wie. W takim razie zupełnie realnym pomysłem jest zwiększenie koncentracji domieszek. Jeśli zwiększymy ilość tych centrów, być może one zaczną ze sobą rozmawiać, oddziaływać i utworzony zostanie stan jakiś taki o większej korelacji spinowej. I rzeczywiście coś takiego się obserwuje. Tu są znowu, co mam na tym rysunku, odwrotność podatności funkcji temperatury i badamy tym razem telurek cynkowy z manganem, badamy jaki jest wpływ ilości dziur w tym materiale. I ta żółta krzywa pokazuje nam materiał niedomieszkowany czy bardzo słabo domieszkowany, w którym odwrotność podatności ma charakter liniowy i powiedzmy przecina oś temperatury dla temperatur ujemnych. To jest tak jak początkowo mówiłem, układ, w którym dominuje oddziaływanie antyferromagnetyczne. Następnie zwiększamy koncentrację dziur i widzimy, że ta krzywa przesuwa się w dół, co jest dla nas, znacznie, czyli tak jakby podatność rośnie, bo to jest odwrotność, ale co jest ważniejsze, widzimy, że temperatura Kiriwajsa zmieniła znak na znak dodatni. I jest to, powiedziałbym, bardzo dobry przykład pokazujący, że właśnie zwiększaniem koncentracji nośników jesteśmy w stanie wytworzyć korelację ferromagnetyczne w układzie, w takiej skali już zupełnie mierzalnej. Więc być może już następuje sprzęgnięcie tych poszczególnych oddziałów między sobą. Możemy mówić o tak swego rodzaju przejściu perkolacyjnym. Bardzo ciekawą własnością jest, która została wykazana, że istnienie tej fazy ferromagnetycznej w zasadzie ma miejsce również w takiej fazie izolującej, gdy tych nośników jest mało, ale nie za mało. Musi być ich pewna określona ilość bliska koncentracji krytycznej dla wystąpienia przejścia pomiędzy zachowaniem metalicznym półprzewodnika a półprzewodnikowym. I w zasadzie widzimy, że to przejście do fazy ferromagnetycznej, pomimo tego, że jest bardzo małe, to mówimy o pojedynczych kelwinach, związki 2,6 nie są specjalnie obiecujące, jeśli chodzi o uzyskanie wysokich temperatur. Są bardzo dobre materiały modelowe. O tyle jednak widzimy, że w szerokim zakresie koncentracji takie przejście ma miejsce. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ możemy teraz zastanowić się, no dobrze, a co wtedy, kiedy mamy tych nośników dużo, dużo więcej? Jeżeli jakimiś metodami potrafimy wprowadzić ich tyle, że one utworzą pasmo, że mamy już w ogóle do czynienia ze stanami pasmowymi i znowu rozumowanie zupełnie analogiczne. Jeżeli mamy oddzielny świat, ja w tym przypadku mówię teraz o dziurach, o nośnikach, które są w paśmie walencyjnym i świat manganów, to sytuacja jest taka, jak w niedomieszkowanym materiale mangany pozostają nieuporządkowane. Natomiast jeśli włączymy to oddziaływanie wymienne pomiędzy tymi dwoma podukładami, to łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że to jest
będzie energetycznie korzystne dla całego układu, jeżeli mangany uporządkują się spontanicznie, wytworzą spontaniczne namagnesowanie, wynik obecności tego spontanicznego namagnesowania zostaną rozszczepione stany pasmowe, nastąpi znowu redystrybucja spinowa nośników, efektywnie zostanie obniżona energia nośników, która oczywiście ze względu na uporządkowanie manganów musimy pokonać człon entropowy. Więc ta energia zostanie zużyta na pokonanie członu entropowego i osiągnięcia minimum energii swobodnej. Więc istnieje mechanizm. Ten mechanizm w zasadzie, znaczy w tej chwili obecnie przypisywany jest Zenerowi, w którym głównym napędzającym mechanizmem jest redystrybucja nośników pomiędzy spinowo spolaryzowane podpasma prowadzące do obniżenia ich energii. Można wykonać bardzo, no powiedziałbym nawet ścisłe rachunki, można policzyć wielkość tej temperatury, w której efekt zysku energetycznego i na skutek obniżenia pasma i powiedzmy straty na skutek zmiany entropii się równoważy. Całą temperaturą będzie właśnie temperatura krytyczna wystąpienia fazy ferromagnetycznej w tym materiale. Wzór jest może, on nie jest tak naprawdę skomplikowany, bo w nim siedzą tylko stałe materiałowe. Tutaj nie ma żadnych swobodnych parametrów do dopasowania, ale ważną, chcę zwrócić uwagę na tą rzecz. On jest proporcjonalny do kwadratu tej stałej sprzężenia. I to jest właśnie przyczynę, dlaczego mówimy głównie o półprzewodnikach dziurowych. Całka wymiany jest pięciokrotnie większa, w kwadracie jest 25-krotnie większa. To jest bardzo ważna informacja, że na obecnym etapie trudno nam sobie wyobrazić praktyczne półprzewodniki ferromagnetyczne inne niż typu P. Drugą konsekwencją tego, że mamy do czynienia ze stanami pasma walencyjnego jest to, że pasmo walencyjne jest bardzo skomplikowane, ja do tego wrócę jeszcze za chwilę, i spodziewamy się wystąpienia silnej anizotropii magnetycznej. Poprzednio przedstawiony wzór pozwolił nam dokładnie autorom pracy, w której profesor Litt jest pierwszym autorem, przedstawić pewne trendy chemiczne, czego oczekujemy, dla jakich substancji możemy spodziewać się wystąpienia i w jakich temperaturach fazy ferromagnetycznej. Rachunki są przedstawione dla składu 5% manganu, dla koncentracji dziur, która uważana jest za koncentrację wysoką. I widzimy, że na przykład tlenek cynku, azotek galu, czy chociażby diament są materiałami, które w dalszym ciągu uważa się, że jeśli nad nimi odpowiednio mocno popracować, mogą wytworzyć sprzężenie ferromagnetyczne. Takich materiałów, to znaczy różnych stopów tych półprzewodników z metalami przejściowymi, z manganem, z chromem, kobaltem, wytworzono, to są w tej chwili już można liczyć, ponad 20. Są to w zasadzie dziesiątki. Niestety nie wszystkie te materiały wykazują takie własności, jakich my byśmy oczekiwali. W szczególności można sformułować takie kryteria selekcji, co uważamy za dobry materiał. I wydaje się, że oczekiwalibyśmy, żeby zarówno temperatura krytyczna, jak i namagnesowanie skalowały się z zawartością tego czynnika magnetycznego, jak i z zawartością nośników. No bo tylko wtedy możemy kontrolować własnościami magnetycznymi. Jeśli one nie zależą, to nie mamy kontroli. Jak również należy wykazać, że te dwa podsystemy, w cudzysłowie magnetyczny i półprzewodnikowy, ze sobą bardzo dobrze współpracują, czyli jednym możemy wpływać na drugi. W szczególności arsenek galu z manganem jest materiałem, który w tej chwili wykazuje no w zasadzie najlepsze własności. I tutaj przedstawiam zależność temperatury krytycznej w funkcji koncentracji manganu. To są punkty doświadczalne dla próbek, tu są o niskiej koncentracji dziur, tu są o podwyższonej koncentracji dziur, a to jest teoria policzona właśnie przez autorów. Powtarzam jeszcze raz, tu nie ma żadnych parametrów dopasowania, bierzemy tylko stałe materiałowe. No widać więc, że jesteśmy troszkę poniżej przewidywań teoretycznych, ale tym niemniej zgodność jest fantastyczna. No po prostu bierzemy stałe materiałowe, liczymy i w zasadzie tu w obszarze koncentracji średnich idziemy punkt po punkcie. Ten punkt oznacza najwyższą temperaturę krytyczną, jaka została oficjalnie zaprezentowana. Ja myślę, że to jest najwyższa temperatura osiągnięta. 173 kelwiny wydaje się niską temperaturą. No, z drugiej strony powiedziałbym, patrząc na to z tej perspektywy, no nie jest już tak bardzo daleko. Jeśli chodzi o wykazanie tej współgry ferromagnetyzmu i efektów półprzewodnikowych, chciałbym pokazać taki bardzo prosty pomysł. Jak wiemy,
istnienie czy nieistnienie stanu ferromagnetycznego zależy od koncentracji nośników. W półprzewodnikach potrafimy kontrolować koncentrację nośników. No więc zobaczmy, czy jeżeli nie będziemy kontrolowali w zewnętrzny sposób koncentracji nośników, nie wpłyniemy na stan ferromagnetyczny. I oczywiście można to zrobić. Bierzemy odpowiedni kawałek naszego półprzewodnika i nakładamy na nim bramkę elektryczną poprzez odpowiedni izolator. I teraz przykładając napięcie dodatnie, będziemy wypychali dziury z tego obszaru, czyli w zasadzie będziemy kierowali się w kierunku paramagnetycznym. Dla bramki ujemnej będziemy przyciągali dziury, zwiększymy koncentrację dziur, powinniśmy oczekiwać ferromagnetyzmu. I rzeczywiście tak jest. Znaczy próbka, o to jest ta próbka, to jest wynik namagnesowania funkcji pola magnetycznego przy napięciu bramki zerowym, jest taka sobie, no ani specjalnie ferromagnetyczna, ani ferromagnetyczna, jesteśmy w okolicy przejścia. Natomiast przy przełożeniu napięcia ujemnego widzimy powstanie pętli histerezy, bardzo ładnej, prawie prostokątnej pętli histerezy. Przy wypchnięciu dziur mamy prostą liniowość typową dla paramagnetyka, odpowiedź układu na przełożone pole magnetyczne. Więc jest to dla mnie jeden z najpiękniejszych przykładów, który pokazuje, że rzeczywiście własnościami półprzewodnikowymi możemy sterować własności magnetyczne. Można również, zostało pokazane, generować kołowo spolaryzowane światło. W poprzednim referacie profesor Dietz mówił o przełączaniu prądem domen magnetycznych. Możemy również wykorzystywać ten sam efekt bramkowania do wpływu na wielkość pola koercji, czyli do wpływu możemy sobie ułatwiać lub utrudniać przełączanie namagnesowania domen magnetycznych, co również ma bardzo kolosalne znaczenie praktyczne. Więc z tych wszystkich materiałów, które tutaj są umieszczone, materiały zaznaczone na pomarańczowo, dla tych materiałów została wykazana w mniejszym lub większym stopniu tego typu bardzo ścisła współgra własności półprzewodnikowych i magnetycznych. Natomiast arsenek galu zaznaczony tym ciemnym brązowym kolorem, tak jak powiedziałem, wydaje się być najlepszym materiałem z całej tej grupy. Jeśli chodzi o stan manganu w arsenku galu, sytuacja jest taka, że mangan jest materiałem dwuwartościowym, w arsenku galu musi oddać 3 elektrony do wiązań i de facto sytuacja jest taka, że dla odpowiednio dużej koncentracji manganu, takiej metalicznej, stopowej, poziom manganu, który lokuje się poniżej wierzchołka pasma walencyjnego, mówiąc kolokwialnie, pożycza sobie elektron z pasma walencyjnego, żeby zapełnić powłokę 3D do stanu 3D5. W efekcie kreuje dziurę w paśmie walencyjnym. No, ponieważ tych dziur jest bardzo dużo, bo mówimy o dużej koncentracji manganu, tak naprawdę mówimy o morzu dziur, prawie swobodnych dziur mieszkających w okolicy wierzchołka pasma walencyjnego. Tak więc spodziewamy się, że w manganie każdy mangan wprowadza spin i dziurę do układu. To okazało się nie być do końca prawdą. Istnieją bardzo duże problemy technologiczne i tak jak Państwu pokazywałem, musimy jeszcze poprawiać tą koncentrację dziur metodami obróbki tych materiałów po ich otrzymaniu metodami MBE. I jeżeli nam się to uda, jeżeli mamy próbkę o wystarczającej koncentracji manganu i jeżeli zwiększymy koncentrację dziur, to jest przykład właśnie tej próbki, która wykazała temperaturę, tą najwyższą temperaturę krytyczną 173 kelwiny. I znowu na tym rysunku przedstawiam odwrotność podatności magnetycznej, funkcję temperatury i wielkość spontanicznego namagnesowania, które również występuje, ale tylko poniżej tej temperatury, w której zanika odwrotność podatności. To wszystko dzieje się w okolicy 173 kelwinów. Na przykład jeśli mierzymy teraz pętlę histerezy, to kelwin poniżej, w 173 już mamy bardzo ładną, prawie prostokątną pętlę histerezy. 2 kelwiny powyżej mamy czyste zachowanie paramagnetyczne. Bardzo ważnym parametrem opisującym własności stanu ferromagnetycznego jest anizotropia magnetyczna. I w przypadku związku z manganem okazuje się, że źródłem anizotropii magnetycznej nie jest anizotropia wewnątrzjonowa jonu manganu, ponieważ stan 3D5 jest stanem o orbitalnym momencie 0. Mamy dominujący wpływ anizotropii wewnątrz pasma pośredniczącego wymianie. Ja już Państwu mówiłem, wymianie między manganami pośredniczą dziury z pasma walencyjnego. I to są właśnie własności anizotropowe pasma walencyjnego i wymiany mangan-dziura, które powodują, że mamy bardzo silne własności anizotropowe w tym materiale.